Witam Was, moi kochani i moje kochane. Moi kochani, z tego tytułu, ponieważ zauważyłam, że również mężczyźni oglądają moje filmy, z czego bardzo, ale to bardzo się cieszę. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Oczywiście Paniom też dziękuję. Dzisiaj dla Was specjalnie chciałam zrobić makijaż a la Ania Rubik. Nagrywam ten film trzeci raz. Za każdym razem wydaje mi się, że coś jest nie tak. I tak mnie już to naprawdę denerwuje, że jest to ostatnie podejście do tego filmu. Jeśli nie wyjdzie, to trudno, nie dane mi było nagrać tego filmu. Nałożyłam na moją twarz podkład, delikatnie ją wykonturowałam, nałożyłam róż, bardzo delikatnie potraktowałam brwi, ponieważ Ania Rubik nie uległa trendowi Anastasia Beverly Hills Brows, także z tego też się cieszę, ponieważ generalnie, jak oglądam wszystkie filmy na YouTube, to te brwi są przerysowane, takie trochę karykaturalne. Ania Rubik ma swoje naturalne brwi, nie zaakcentowane mocno, wręcz powiedziałabym wycofane. Na wielu zdjęciach, jak przeglądałam ostatnio, widziałam, że brwi są w naturalnym jej kolorze włosów, w ogóle nie są przyciemnione i przez to oczy, które mocno podkreśla, jeszcze bardziej się uwydatniają. Zresztą zobaczycie same, postaram się odtworzyć jej makijaż, ten typu kocie oko, czyli takie mocno zarysowane czarnym eyelinerem i rozdarte jeszcze dodatkowo czarnym cieniem. Jak przygotować oko do takiego makijażu? Oko musimy potraktować jakimś naturalnym cieniem. Takim cieniem jakby bazowym w kolorze naszej skóry, naszej powieki. Czyli jak najbardziej zbliżony cień do naszej powieki. I taki cień nakładamy sobie na całą powiekę, aż pod linię brwi. Tutaj pod linią brwi to będzie nam służył ten cień jako baza jeszcze do rozświetlacza. I zobaczcie, w zasadzie nic się nie zmieniło na powiece, tylko delikatnie się zmatowiła. A my mamy już fajną bazę do rozcierania. Następnie nałożę na powiekę tutaj bardziej do wewnętrznego kącika i pod sam łuk brwiowy, pod same brwi, taki bardzo jaśniutki cień, który się nazywa Vanilla. Na pewno go znacie, na pewno o nim słyszałyście, ja go dosyć często używam, oto on, ten z firmy MAC. Chyba muszę sobie dzisiaj nawet podjechać, bo akurat jadę do centrum handlowego i podjadę sobie, aby kolejny ten cień sobie zakupić, bo boję się, że skończy mi się w bardzo nieodpowiednim momencie. Tak to zwykle jest, że jak czegoś potrzebujemy, to akurat nam się skończyło. Ja mam taki zawsze problem z nicią dentystyczną. Nić dentystyczna to w ogóle jest mój must have przyrząd. Ja muszę ją mieć. I często, gęsto jest tak, że właśnie w momencie, kiedy jej najbardziej potrzebuję, okazuje się, że się skończyła. Staram się zawsze mieć w zapasie jakąś, no ale czasami i zapas nam się kończy. Oj, nienawidzę tego uczucia. Jak do czegoś jestem przyzwyczajona, a nagle zaglądasz do półki i nie ma. A nie planujesz wjazdu na zakupy. I nie mieszkasz w centrum jakiegoś miasta, gdzie mogłabyś po prostu wyjść na dół do apteki albo do kosmetycznego i sobie coś kupić. Tylko musisz od razu odpalać silnik i jechać na zakupy gdzieś dalej, co najmniej na przykład 5 albo 6 km. Czasami to jest naprawdę mega frustrujące. No ale cóż, nie ma wszystkiego, tak jakby się chciało. I jeszcze jedna warstwa takiego jaśniutkiego cienia. Jak popatrzycie na zdjęcia Ani Rubik, to ona ma bardzo dobrze wykonturowaną powiekę i później nałożony cień i to wszystko.
I teraz właśnie będę powiekę konturowała i w tym celu chciałabym użyć takich brązów złamanych szarością. I jest to na przykład Tease z Maka, ten kolor, tylko on jest taki cieplutki dosyć. Namieszczę taki odcień brązu i będę to wszystko ze sobą mieszała, aby uzyskać taki kolor, o jaki mi chodzi. I zaczynamy konturowanie powieki, czyli po prostu nakładamy cień na załamanie powieki, biorąc pod rozwagę zasadę trzech punktów. Czyli zewnętrzny kącik nosa, zewnętrzny kącik powieki i zakończenie brwi. I tutaj cień nie powinien nam w ogóle wychodzić. To jest taka żelazna zasada. Jeśli cień wyjdzie nam poza tutaj zewnętrzny kącik oka w tym kierunku, to będzie to wyglądało, jakbyśmy miały opadającą powiekę. Nas po prostu nie elegancko postarzy i pokaże, że niestety grawitacja z wiekiem coraz bardziej nam doskwiera. A tego chyba nie chcemy. I właśnie w tym kierunku będziemy sobie konturowały naszą powiekę. To jest tak samo jak konturowanie twarzy. Po prostu konturowanie twarzy to jest nic innego jak nadawanie kształtu pożądanego naszej twarzy. I tutaj nadamy pożądany kształt w naszej powiece. Czyli dodamy jej głębi i ostrości. Zobaczcie, ta powieka jest płaska, niewykonturowana, a ta jest z taką głębią. I druga powieka. I u Ani dosyć mocno widać to. To nie jest tak strasznie roztarte, że granice jakby są niewidoczne tego konturowania. U niej po prostu to widać. Przepraszam za mój głos, ale od kilku dni, odkąd wróciłam ze gór, nie mogę dojść do siebie. Po prostu leżałam kilka dni plackiem, nie mogłam z przeziębienia się wykaraskać. Resztkami sił spakowałam moją córkę na kolonie taneczne. I od razu, jak wyjechała, poszłam do łóżka. I wyszłam dopiero dzisiaj. Oczywiście starałam się wczoraj nakręcić dla Was film. Nawet nakręciłam dwa, ale są do kitu. I jeszcze fajnie rozcieramy. No, myślę, że już wszystko jest roztarte. Coś na tej powiece też musi zostać. I na dolną powiekę również sobie nałożę ten cień, aby ten jaśniutki, aby był taką bazą. I dodatkowo utrwalił korektor, który mam pod oczami. Osypał cień na nos. I teraz będę nakładała eyeliner. I teraz uwaga. Ania na wszystkich zdjęciach ma mega wydłużone oko. Czyli nadany jest kształt taki migdałkowy oku. Moje oczy są bardzo okrągłe, powieki, w ogóle oko mam okrągłe, dlatego gdybym pojechała troszeczkę powyżej linii moich rzęs, to już by ten efekt się zatracił, takiego migdałka. Dlatego muszę pojechać eyelinerem dokładnie przy linii moich rzęs, aby to oczko wydłużyć. I Ania nie ma tutaj kreseczki mocno zaakcentowanej w górę, po prostu tylko połączona jest kreska dolna z górną. I to wszystko.
I tak również ja zrobię. Jeśli Wam coś nie wyjdzie, nie przejmujcie się. Bo to będziemy po prostu rozcierały. I linia wodna też potraktowana kredką. I teraz bierzemy pędzelek do rozcierania. Ja wezmę taki i tą sobie kreseczkę rozetrę. To nie jest taki ostentacyjna krecha, chociaż tak może się na pierwszy rzut oka wydawać. To jest po prostu taka, hej, mam kreskę. Ale jak się przypatrzysz dokładnie, to nie widać jakby to była kreska, tylko jakby to był cień. I teraz na tą kreskę nakładam cień czarny, aby to utrwalić. Moja kreska jest namalowana takim eyelinerem z czarnym brokatem. Powiem szczerze, że akurat taki mam i ten lubię, bo on się trzyma dłużej niż całą noc. Tutaj zakończenie tej kreski też sobie rozcieram. Jeśli tego nie rozetrę, to będzie taka po prostu odcięta krecha. A jeśli to rozetrzemy, to będzie to wyglądało bardziej naturalnie. Nie patrzcie na moje paznokcie, no niestety tego już nie zdążyłam zrobić. Ja mam łzawiące oczy, dlatego tą linię wodną muszę jeszcze raz pomalować, ponieważ już po niej ani śladu. Tak wygląda jedno oko, teraz zabieram się za malowanie drugiego.
I teraz tak jak poprzednio rozcieram. I teraz popatrzcie. Oczywiście jestem osypana czarnym cieniem i za to go nie lubię i rzadko go używam, ponieważ później muszę całą twarz od początku często gęsto pudrować. Teraz pozostało mi nic innego jak wykręcić rzęsy. Zalotką i wytuszować. Podwójnym czarno-białym tuszem, czy biało-czarnym tuszem, ponieważ ten, jak już wiecie, zapewne jedyny, który mnie się nie rozmazuje. O, ale niestety już sobie tym tuszem tutaj musiałam załatwić powiekę. Teraz ostatni element z makijażu Ani, no i w każdym makijażu to usta. Potraktuję je najpierw konturówką. A następnie pomadką, takim różowym, bardzo delikatnym, rzekłabym, że to jest drzewo różane kolorze, a nazywa się Bimi Plum. Jak ja zauważyłam, Ania ma usta zwykle właśnie w takim różowym kolorze nude, ale błyszczące, także nałożę trochę błyszczyka. I to jest moja wersja makijażu Ani Rubik. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli tak, to łapkę w górę. Zachęcam do oglądania moich filmów, do subskrybowania i udostępniania go innym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!